I tak, moi drodzy, tą celebracją wspólną kończymy pierwszy dzień naszych świąt. Najważniejszych, największych. Pierwszy dzień naszej Paschy, którą przeżywamy razem z Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem. O, jakże się ten klimat zmieniał. Od skupienia i radości wieczornika, radości płynącej z daru Eucharystii, również z daru kapłaństwa, od zachwytu nad tym kluczem do zrozumienia tego, po co żyję. Jezus mi to prosto wyjaśnił. Żyję po to, by się nauczyć kochać. Tylko po to. Żadnego innego celu moje życie tu na ziemi nie posiada. Jestem tu na krótki czas, żeby tej miłości, prawdziwej miłości, nauczyć się tak, aby stała się ona dla mnie przepustką do nieba. Ale nie mogliśmy zostać w wieczorniku. Pan zaprosił nas, abyśmy stamtąd wyszli. Zeszliśmy schodami, które do dziś tam w Jerozolimie są odkryte. Tam na pewno po tych schodach musiał schodzić Jezus ze wzgórza zwanego Syjon do Doliny Hebron. Po drugiej jej stronie rozpoczyna się zbocze Góry Olbrzymnej. Zaprosił nas do ogrodu zwanego Getsemani. Prosił, byśmy czuwali razem z Nim. Byśmy Mu towarzyszyli w trwałe konania. Jak ogromna musiała być to trwoga, skoro pot spływający po Jezusie z krwią był połączony. Prosił, byśmy byli. Czy tak jak uczniowie przestaliśmy na to z radością, ale potem się okazało, że ludzka słabość jest silniejsza. Czy nie stało się tak, żeśmy postępili? Obudzić nas mieli żołnierze. Sprowadzeni przez zdrajcę Judasza przybywają, by pojmać Jezusa. To ucza nas jak Piotra. Nie mamy w kumie żołnierzami walczyć. Nie miecz jest tutaj bronią. Bronią prawdziwą jest posłuszeństwo. Bo tam, gdzie będę posłuszny woli Ojca, tam jest prawdziwe zwycięstwo. Pojmali nam mistrz. I osądzili go niesprawiedliwie. Na resztę tej nocy wtrąciwszy go do skalnej cysterny. Tam trudno mu było zburzyć oko tej nocy. A już z samego rana rozpoczęła się karuzela tych wydarzeń, których opis przed chwilą był nam jeszcze raz przedstawiony. Ludzkie sądy. Sądy nad Bogiem. Nad Panem. Nad Stwórcą. Aż w końcu decyzja i wyrok. Śmierć. Mieliśmy dziś towarzyszyć Panu. Jak wchodził na niewielkie wzgórze zwane Golgotą, stary kamieniołom, tuż za murami miasta, gdzie skała już była tak twarda, iż nie umieli sobie poradzić z tym, by ją jeszcze kruszyć i używać, zwłaszcza do celów budowlanych. Więc zostawimy to miejsce, które wyglądem ludzką czaszkę przypominamy.
Dlatego tak je nazwano. Golgota. Miejsce czaszy. Jak mówi piękna tradycja, to właśnie tam złożone były też kości Adama, pierwszego człowieka. I na tym miejscu, które mieszkańcom Jerozolimy z czasów Jezusa służyło za śmietnik, tam go ukrzyżowano. Przez 3 godziny porania na krzyżu cierpiał za mnie, za moje grzechy. Aż w końcu się wykonało. Aż w końcu w godzinie według biblijnego sposobu liczenia 9, czyli naszej 15, oddał ducha. I trzeba go było pogrzebać. Ta nasza celebracja jest takim świętowaniem pogrzebu Pańskiego. Tym zakończymy dzień pierwszy naszego świętowania. A dzień drugi? Dzień drugi, który rozpoczyna zachód słońca dzisiejszy, będzie czasem oczekiwania. Czasem wyciszenia jeszcze. Jeszcze nie mamy się radować po czym. Pan wstępuje do otchłani, by stamtąd wyprowadzić wszystkie czyśćcowe dusze. Tam, jak usłyszymy jutro w przepięknym czytaniu, kiedy będziemy modlić się liturgią godzin, Jezus spotka się z Adamem. Będziemy czuwać cały ten drugi dzień, w czasie którego Kościół nas zachęca do paschalnego postu, aż przyjdzie dzień trzeci naszych świąt. Kiedy zajdzie słońce jutro, kiedy zapadną ciemności, my, uczniowie Chrystusa, zachwycimy się Jego zwycięstwem. W jutrzejszej nocy zabrzmi radosne Alleluja, bo Jezus pokona śmierć. Tak, wiemy, ta historia ma happy end, ale też ta historia to be continued, jak mówią Anglicy, czyli ma mieć ciąg dalszy. Bowiem życie jest ciągiem dalszym. W moim życiu ma się to wciąż dokonywać. Bóg chce mojego szczęścia prawdziwego, trwałego, ale ja swoim grzechem to szczęście zniszczyłem. Odeptałem. Odwróciłem się od tego Boga. I mój grzech, każdy grzech, a szczególnie ten, którego nie chcę przyjąć do wiadomości, ten, który wmawiam sobie, że grzechem nie jest, ten, którego nie chcę uznać, ma straszną cenę. Bo ceną grzechu jest śmierć. I to śmierć wieczna. Na to zasłużyłem. Pan tę cenę za mnie wypłaca. Oddaję życie, żebym ja mógł żyć. Panie, czy warto było tak się dla mnie poświęcić? Choć bywają chwile, kiedy wyznaję się miłość i przyjmuję ten niezwykły dar pojednania, który mocą Twojej krwi jest mi ofiarowany, jakże łatwo. Jakże łatwo znów się Ciebie zapieram. Jakże łatwo od Ciebie odchodzę. Za parę chwil ucałuję krzyż. Ucałuję go z miłością.
ale czy ja ten krzyż będę umiał w moim życiu szanować, czcić, adorować? Czy będę tym krzyżem odważnie znaczył swoje ciało? Czy będę ten krzyż odważnie nosił na swej szyi? Czy go powieszę na ścianie mojego mieszkania i tych miejsc, gdzie przebywam? A może zgodzę się łatwo, by go usunąć ze szpitala, ze szkoły, z urzędu, bo niektórym on przeszkadza. No Ty im, Panie, przeszkadzasz. A może im nie przeszkadzasz. A może i ja się Ciebie zwracam. Może i ja nie potrafię o Tobie dawać dobrego świadectwa. Przeżywamy te wydarzenia Wielkiego Piątku skupieni. Ale nie możemy tylko i wyłącznie pozostać na płaszczyźnie ludzkiego opisu, jak to było. Choć powiem Ci szczerze, że kiedy dzisiaj jechałem z Komunią Świętą do chorych, w samochodzie, to ja tylko Radio Maryja słucham, bo jaką inną radiostację tam włączyć, to szkoda nerwów i czasu. Samochód tak jakoś dziwnie skonstruowany, że jak włączam go, to się od razu radio zapala. Więc nawet jak już nie chcę, to za każdym razem mi się to Radio Maryja włączy. I czytał lektor fragmenty tych objawień, które miała Katarzyna Ebernik. Bardzo szczegółowych. Bardziej niż ten opis umiłowanego ucznia, który przed chwilą usłyszeliśmy. I kiedy słyszałem to, co ona widziała, jak wbijali te gwoździe w Jezusowe ciało, długie gwoździe, bo takie, że belkę na wylot przeszły, nie tylko na garstek, były wywiercone w tej belce otwory, żeby sobie z tym poradzić. I kiedy się okazało, że ten drugi otwór źle wywiercili, był za daleko, więc wzięli linami i na siłę rozciągali Jezusowe ciało, żeby do tego otworu aż nadgarstek dotarł, pozrywali mu ścięgna. Nie mogłem tego słuchać. Panie, warto było, Panie, skoro jestem Ci tak niewierny. Pragnę, mój Jezus. Czego, Panie, pragniesz? Pragnę Cię zbawić. Pragnę dać Ci rządzę. Jak Ci dziękować, Panie? Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Światło
Czas między zwierzęta.